Nagroda sektora 3.0. Przypomnę Państwu, że od kilku lat Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności stara się wyróżnić, nagrodzić i wesprzeć organizację pozarządową, która w szczególny sposób albo wykorzystuje technologie informacyjne, albo jest dobrym przykładem wdrożenia takiej technologii w codziennej pracy. I też takimi laureatami od 2013 roku byli Fundacja Widzialni, w 2014 Fundacja Itaka, w 2015 Fundacja Katarynka, w 2016 Fundacja TUS, w 2017 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a w 2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna. Proszę Państwa, w roku 2019 na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kapituła w składzie Urszula Krasnodębska, portal NGO.pl, zapraszam, Ulu, Konrad Siołkiewicz, Orange, Michał Jaworski, Microsoft, zapraszam, Jacek Królikowski, FRSI i moja skromna osoba postanowiła przyznać kolejną nagrodę. Odczytam teraz oficjalny werdykt kapituły. We współczesnym świecie technologia może być narzędziem, które służy zarówno obronie wartości, jak i walce z nimi. Uniwersalną wartością jest wolność jednostki, której gwarantem winno być demokratyczne państwo. Jednym z fundamentów demokratycznego państwa jest zaś pełny dostęp obywateli do informacji. Obywatelska kontrola działań organów władzy, administracji, samorządu i innych instytucji publicznych to realizacja konstytucyjnej zasady, która mówi, że cała władza należy do narodu. Przypominam, że to artykuł 4 naszej własnej konstytucji. Kapituła nagrody PAW Sektor 3.0 w uznaniu dobrego wykorzystania technologii do prowadzenia działań edukacyjnych, zachęcających obywateli do aktywnej, zaangażowanej postawy i społecznej kontroli, w uznaniu przygotowania i wdrażania narzędzi ICT wspierających obywateli w korzystaniu z prawa do informacji, w uznaniu prowadzenia masowego poradnictwa prawnego w oparciu o system informatyczny, który zapewnia nie tylko sprawne zarządzanie, ale też umożliwia współpracę wolontariuszy czy dbałość o ochronę danych osobowych, za dostrzeganie znaczenia standaryzacji danych, crowdfundingu, grywalizacji, potęgi mediów społecznościowych i możliwości sieci bieżącej działalności organizacji, Nagrodą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 wraz z czekiem na 40 tysięcy złotych otrzymuje sieć obywatelska Watchdog Polska. Zapraszam przedstawicieli. Proszę Państwa, prosimy teraz o krótki film o laureatach, a zaraz po filmie prosimy o dwa słowa wzruszenia i podzielenia się refleksjami po tym wydarzeniu. No dobrze, to zacznijmy inaczej. Zacznijmy od tych wzruszających słów po otrzymaniu tej niespodziewanej nagrody. Ja jestem tak wzruszona, że oczywiście zapomnę komu podziękować, a bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas inspirują do korzystania z technologii, członkom i członkiniom stowarzyszenia, osobom, które korzystają z naszego poradnictwa, osobom, które obserwują nas w mediach społecznościowych, osobom, które wspierają nas finansowo, Fundacji Gerere i po prostu wszystkim. Martyno, dodaj coś, bo oczywiście o czymś zapomniałam. Ja również dziękując, chciałam zdradzić pewien sekret, mianowicie nasza przygoda z technologią zaczęła się, ponieważ jesteśmy bardzo leniwi, choć może koleżanka zgłosi votum separatum, ale w sytuacji, kiedy mamy wysłać 5 tysięcy wniosków o informację publiczną i potem zgromadzić odpowiedzi z tych wszystkich instytucji w jedno miejsce, to naprawdę trudno to robić na piechotę, mając w biurze niespełna 10 osób, bo nie zawsze jest nas tyle, więc musieliśmy sobie z tym poradzić w inny sposób. Trudno jest też taką ilość danych przeanalizować w 10 osób, więc chcemy zaangażować do tego całą Polskę niebawem. Trudno jest odbierać cały czas telefony osób, które szukają porady prawnej dotyczącej dostępu do informacji, więc stworzyliśmy internetową poradnię, w której każdy może zarejestrować swoją sprawę i otrzyma odpowiedź również drogą mailową. Także wszystkim leniuchom polecamy korzystanie z technologii. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że ten czek i to dzisiejsze spotkanie będzie inspiracją dla Państwa tutaj na tej sali. Zgłaszajcie swoje inicjatywy, zgłaszajcie swoje organizacje. Co roku czekamy na Wasze aplikacje i corocznie jesteśmy w stanie wesprzeć porządnie
przynajmniej jedną organizację. Chcę pochwalić lenistwo. Bądźcie leniwi. Korzystajcie z technologii. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz brawa dla laureatów. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Sieć Obywatelska Watchdog Polska to jest organizacja, która powstała właśnie z takiego oddolnego ruchu ludzi, którzy byli zainteresowani tym, jak działają ich oddolne władze. W tej chwili jakby dysponujemy dwoma narzędziami, które realizują te nasze cele związane z rozliczaniem władzy. Pierwsze narzędzie, federowanie.sieciobywatelska.pl, to jest narzędzie do masowego wysyłania wniosków i pozyskiwania odpowiedzi i upubliczniania ich. Przejrzenie tych wszystkich dokumentów i wyciągnięcie z nich danych takie, które mogłyby nam pomóc opracować raporty z sytuacji w całej Polsce, no nie jest łatwe dla jednej, dwóch osób. Dlatego szukaliśmy grupy, która jakby złapie bakcyla w ogóle analizowania dokumentów, patrzenia, jak działają te instytucje, i stworzyliśmy to właśnie drugie narzędzie Sprawdzamy, jak jest. Taki serwis, który w takiej formie, która przy okazji da mu trochę zabawy, będzie miała elementy gry i przekazywać nam to, co w tych dokumentach jest napisane, w takiej formie, którą my byśmy mogli łatwo opracować. Tak naprawdę rozliczalność władz to jest właśnie sprawdzanie faktów. Właściwie jakby filozoficznie od początku to o to chodzi, że władza twierdzi, że coś robi, a my sprawdzamy, jak ona to robi. Nie jesteś obywatelem tylko w wybory, sprawdzaj władzę pomiędzy wyborami, to będzie ci ją łatwiej wybrać.